solo. Gospodarka pieniężna, proszę bardzo. Przejmie, proszę. Realizacja zadań usługowych. Wyniki finansowe. Przejmie, proszę. Rozrachunki. Gospodarka materiałowa. Przejmie, proszę. O. Tak, to by było na razie wszystko, to ja teraz lecę po herbatkę. Panie Turecki, po raz ostatni proszę nie wtykać nosa! Co oni tam robią? Ja nic nie wiem, panie dyrektorze, ja idę po herbatkę. Chwilę, zaraz. Dlaczego nic się nie dzieje na scenie? Nie wiem, muzyka nie ma. Mnie to nic nie obchodzi. Proszę wszyscy na scenę śpiewać, tańczyć, recytować, robić coś. Rozumie pan? Dlaczego tak cicho? No przecież mówiłem, muzyka nie ma. Dlaczego? Panie dyrektorze, to nie jest moja broszka. Ja tu jestem tylko woźny. Ja nic nie słyszałem. Przepraszam. Ciekawe, co pan tak nagle ogłuchł. Nie wiem, idę po herbatkę. Proszę wszyscy na scenę! Widzicie ludzie, flagi na budzie. Drobinger tango, Jonasz powrócił znów, niech żyje orkiestra, artysta ekstra. Kuplety dziś zaśpiewa znów, choć błyska wciąż i choć gdzie nie gdzie brzmi, choć czarna chmura napędza tu zaraz. Proszę bardzo, proszę, naturalnie chwila relaksu dobrze nam zrobi. Proszę bardzo, niech państwo popatrzą na nasz zespół. Jak oni ciężko pracują, naprawdę to są wyjątkowi ludzie, to wspaniali artyści. Proszę bardzo, proszę. Proszę, 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 proszę bardzo. Śmiać, to się uśmieje, tylko ty śmieje. Co to znaczy? Co to znaczy? Państwo chcecie mnie wykończyć? Proszę, w tej chwili wszyscy na scenę! Kontrola siedzi na widowni, proszę bardzo szybko! Proszę, proszę! Pani łaskawie nie krzyczy, dobrze? Nie rozumiem naprawdę. Panie dyrektorze, że to powiem, który mnie odpuścił. Światło sferę oczyścili w nim. A jeśli nie, to forse zwraca kasa. Widzicie ludzie, nagi na budzie. Uwaga, czas się zaczął śmiać. Kto się uśmieje, ten potem śmielej. Za parę z życiem będzie mógł się wrać. Kto się uśmieje, ten potem śmielej. Za parę z życiem będzie mógł się wrać. Nie rozumiem. Dobrze, Szwalski. Panie Boskie, żebym ja dorwał te papiery, żebym ja dorwał te papiery. Proszę, ja lecę po herbatkę. Jest herbatka, bardzo. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Ja tu strasznie długo pracuję. No, okropnie długo. Będzie może, no nie wiem, ale bardzo długo i napatrzyłem się. Także mogę się przydać, prawda? W razie czego. Dziękujemy panu. Chcemy zostać sami. Tak jest. Do widzenia, dziękuję. Tak. Także mogę się przydać. Panie Władysławie, na razie jedno mi się zgadza. Rewizja kasy. O, tu załącznik. Z powyższego wynika, że stan gotówki w kasie jest zgodny z raportem kasowym numer 10. Stanowi on zero. Jak pani myśli, ten
Dyrektor to cwaniak czy idiota? I jedno i drugie. Nie mogę go rozgryźć. Co to jest? Strasznie mocne. Tak? Nie zauważyłam. Faktycznie, dobre. Dziwna herbatka. Pani Zosiu, to jest wódka. Koniak nawet niezły. No, to co robimy z tą kasą, panie Władysławie? Pani Zosiu, pani Zosiu, on nam wódkę podał. O nie, to bezczelność. Ja już mu taki raport wysmażę, że popamięta. Gdzie materiałówka? I proszę o pełną mobilizację fizyczną i psychiczną. Przedstawienie musi być prima. Rozumiemy się? No. Kontrola będzie oglądać wyrywkowo. Na scenie bez przerwy musi się coś dziać. Proszę o repertuar. Poważny, proszę o repertuar. Wesoły, panie Czesiu. Panie Czesiu! Można? Proszę. Panie dyrektor, zdaje się, że pana Czesia nie ma. Jak to nie ma? Przecież publiczność za chwilę przychodzi. Panie dyrektorze, po co to udawać? Przecież wiadomo, że nikt nie przyjdzie. To jest parodia, nie teatr. Coś niebywałego, a ja prosiłem ściągnąć tu rodziny, przyjaciół, znajomych. Panie Jarku, pan jako czynnik społeczny. Tak jest. Pan jest za to odpowiedzialny. Chwileczkę, panie dyrektorze, zaraz. Panie Turecki. No i co? Załatwił pan? No załatwiłem, tak jak pan chciał. W herbacie. Jasne, że w herbacie. No i co? No i nic, a pan załatwił? Zaraz, chwilę. Panie dyrektorze, jest taka sprawa. Słucham. Przepraszam. Pan Turecki chciałby wystąpić w dzisiejszym przedstawieniu, czy może? Oczywiście. Jak to? Dzisiaj przy kontroli? Właśnie przy kontroli, panie dyrektorze. To pójdzie na nasze dobro, że techniczny, fizyczny, prawda, niczym nie różni się od artystów. Ale... Nie no, to jest parodia. Ja idę do domu, kochana. Stać! Ani kroku. Proszę wrócić na miejsce. Gdzie jest ta druga? Tu jestem. Która z pań jest troszeczkę mądrzejsza? Ja słucham. Czy pani wie, co to jest teatr? Teatr? No. To znaczy nie, tak dokładnie to nie wiem. Ja wiem, prawda. Teatr to jest jednostka kulturalna. Przedmiotem działania jednostki jest krzewienie kultury w formie przedstawień teatralnych przy pomocy zespołów zawodowych. Boże kochany. Pan Turecki zrozumiał zagadnienie? Panie Janku, jakie? Śpiewam czy nie? No, na razie nie. Nie? To tak, pan zobaczy, tak. Jak to się skończy. Moja kontrola idzie, proszę na scenę, szybko, co to ma robić? Pan Piotruś ma coś opowiadać. Bardzo dobrze, proszę bardzo, szybciutko, czekajcie. Kobiet jest nieaktualny. Nieważne, nieważne, nieważne. Proszę bardzo, panie Jareczku, proszę, proszę. To mnie kretyn wrobił dopiero, no. Proszę, zechcą państwo spocząć? Bardzo proszę. Proszę bardzo, panie Jareczku, zaczynamy. Otóż, proszę państwa, nawiązując do tradycji, mamy zaszczyt zaprezentować państwu wielogłosową kantatę o zwierzętach, w której bierze udział cały zespół wraz z baletem oraz kot i krowa. Tak, przepraszam, sowa. Pytał się kot sowy, co słychać, ach, co słychać, powietrze mi sowo. Powietrze mi sowo, a co słychać, a co słychać, powietrze mi sowo. Powietrze mi sowo, a co słychać, a co słychać, powietrze mi sowo. Powietrze mi sowo, a co słychać, a co słychać, powietrze mi sowo. Pytam się kot sowy, co słychać, a sowa na to, że nic. Panie dyrektorze. Mam wrażenie, że kulą w płot. Ale się pan podłożył, panie dyrektorze, taki dwuznacznik śpiewać. Co? Przecież w tym nie ma nic dwuznacznego. No co, po prostu pytał się kot sowy, prawda? Przepraszam, panie Piotrze, czy kantata jest dwuznaczna? Jest. Jest, panie dyrektorze, już to samo, że ten kot się pyta, prawda? Pachnie nieszczęściem. Ja od razu mówiłem, że całe to przedstawienie będzie można okazać... Panie Turecki! ...rozbić, a ja mam taki numer, panie dyrektorze, rany boskie, jak dobry. Ja protestuję w imieniu kolegów. Dobrze. Daję państwu słowo honoru, że pan Turecki nie wystąpi. Panie dyrektorze, ja bym tak słowo honoru nie dawał, po co się wygłupić. Tak sam jest. Zespołem. Oczywiście. Milczeć wszyscy, tak. Proszę na scenę, proszę bardzo. Już stoimy! No i bardzo dobrze, proszę tak stać i śpiewać, proszę bardzo.
pytał się kto. No, co? Proszę wszyscy ze sceny, proszę bardzo, proszę zejść ze sceny, już! Proszę, proszę, wszyscy ze sceny! Gdzie? Balet tu! Balet wraca na scenę! Proszę bardzo, dajcie się karkana, czy tam co macie obojętne, proszę, gdzie aktorzy są? Proszę, żeby aktorzy wchodzili na scenę, proszę stać i śpiewać! Balet w tej chwili nie chce... Nie państwo, tylko balet mówię! Panie dyrektorze, proszę. Nie, ja protestuję, przepraszam bardzo. Ja jako czynnik społeczny i mąż zaufania... Nie wiem jak, prawda, koledzy, ale ja mam swoją godność, nie mogę sobie pozwolić na taką umysłową pstrokaciznę. Tak jest. To jest, proszę państwa, tak zwana paranoja, czyli woda z mózgu. Mózgu, panie dyrektorze? Tak, ja zawsze byłem po pana stronie, tak oczywiście, jest. Panie dyrektorze, ale teraz widzę, że pan Janek ma rację, nie, 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 prawda? Nie, panie dyrektorze, ja nic podobnego nigdy o panu nie powiedziałam, to właśnie panna Krysieńka. Co? Panie dyrektorze, teraz mogę wszystko powiedzieć. Pan Janek i Turecki latają do kontroli i opowiadają wszystko, co tu się dzieje w teatrze. Turecki powiedział, że pan przewoził przez granicę 100 dolarów nielegalnie i chcą panu wysadzić ze stanowiska. Pan Janek teraz będzie dyrektorem, Turecki będzie go zastępcą. Dlatego chce śpiewać. Tak, kupili pół litra koniaku, żeby im gęby zatkać. W herbacie, tak powiedzieli. Ja wszystko to słyszałam w toalecie. Oni mnie nie widzieli, bo ja jestem bardzo... Bo jestem... mała. Co? A teraz, proszę państwa, zobaczymy słynny duet. Niezapomniany numer ukochanego naszego pana dyrektora oraz panny naszej Basieńki, panny, prawda? Prosimy uroczą parę w języku czeskim. Ktoś z państwa mnie zastąpi. Ja jestem chwilowo niedysponowany. A, nie, 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 panie dyrektorze, tego nikt nie umie. A, chyba, że pan Turecki. Wystarczy. Nie! Nie? To pan zobaczy, jak to się skończy. Panie Turecki, panie Turecki. Panie dyrektorze, ja pana zastąpię. Možná, že právě ten, kdo pak? Co po mém pokudlí, no to jsem já. Láskou je popleten, oči má zarudlý, od nocí probděný. Možná, že právě ta, co se jí dotýká, utíká do světa, anebo Bůh ví kam, hledat si někoho. Možná, že právě on, va, 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 kterého miluji, va, 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 je, stříbrný harfito, ve zlaté etui, za lásku možná, že právě my spějeme k obětí a všechny problémy najednou odletí, zbydem tu jen my dva. Možná, že právě on, va, 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 kterého miluji, stříbrný harfiton ve zlaté etui, za lásku mou mi dá. Možná, že právě my spějeme obědí a všechny problémy najednou odletí, zbydem tu jen my dva a ještě jednou. A všechny problémy najednou, najednou odletí, zbydem tu jen a ještě jednou bych prosil naposled. A všechny problémy najednou, najednou, najednou odletí, zbydem tu jen sami dva. Panie Piotrusiu, no co one narobiły, no co one narobiły? Panie Janku, kochany, mnie to naprawdę serdecznie wisi ten cały teatr. Ja jestem dobrze ustawiony w kinie. Nie wiem, czy pan się orientuje, że gram Szpicbrudzkę. Proszę pana, to jest praca, spokój, organizacja, każdy wie, co robi.
Tutaj siedzę z powodu kontroli. Dyrektor mnie prosił, a propos, kiedy go zdejmują? To nieprawda, co one powiedziały. Nieprawda! Ja nic nie mówiłam o dolarach. Ja tylko doniosłam kontroli, że dyrekcja występuje w Wiktorii po nocach. Skąd wiesz, kochana, w Wiktorii? No. To bardzo elegancko. Fakt. Fakt. Turecki mówił, że tańczy z cudzoziemkami i przysiada się do stolików. Aha, i dlatego przemycał dolary. No, wracam do kina. Nie jest dobrze, panowie, nie jest dobrze, Pareksen. Panie Janku, gdzie to jest? Tu jest, panie Janku. Nie jest dobrze. Maglują dyrekcję o bałagan i dyscyplinę. Pan Piotruś mówią, pół roku abstynencji, bo siedzi w kinie, proszę pana, a pieniądze bierze za nic. Po pierwsze, absencja, nie abstynencja. Po drugie, ja tutaj ciągnę publiczność nazwiskiem, po trzecie pan... A dyrekcja mówi to samo, a oni niestety swoje, że nazwisko też musi niestety pracować, a publiczności jak nie było, tak nie ma i nie ma. O, przepraszam. Ja też mam nazwisko i na mnie tutaj też przychodzą. No. Ja też. I cała sala skanduje Krysia, Krysia, tak, Krysia. I dyrekcja mówi też tak samo, a oni swoje. I niedobór jednej pary butów znaleźli. Rany boskie, panie Janku, idą. Dyrektor prosił, żeby był ruch. No, na scenę! Tak, na scenę! Na scenę! I witamy serdecznie naszą gwiazdę, tym razem męską, panie Piotrusiu. Zwiadam. Więc prosimy o kilka słów wywiadu. Proszę bardzo, o co chodzi? Co pan nam dzisiaj zaśpiewa? A tak, co nam pan dzisiaj zaśpiewa? Otóż chciałbym państwa poinformować, że śpiewanie jest moją przygodą, natomiast moją domeną jest teatr, teatr i jeszcze raz teatr. A przed chwilą pan mówił, że kino. Śpiewanie jest czarującą przygodą. Tym bardziej czarującą, że śpiewam dla was, miłe, urocze panie, i w dniu waszego święta, dziś, 8 marca, pozwólcie mi ofiarować wam laurkę złożoną z mojego śpiewania. Chwileczkę, czy mnie się wydaje, czy pan powiedział, że dzisiaj mamy 8 marca? Tak, jest, albowiem śpiewam piosenkę przeznaczoną wyłącznie na dzień kobiet. Panie Władysławie, 8 marca mieliśmy kontrolować Radoskór. Pani Zosiu, ciszej. Na herbatkę. Pani Zosiu, ciszej! Panie dyrektorze, czy można? Tak, proszę. Gwiazdo, prosimy. Kobietę trzeba trzymać krótko, a krótko to nie znaczy długo. One to nawet dosyć lubią, a jeśli nie, to jakiś cud. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd damy są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Kobietę krótko trzymać trzeba, poić ją winem lub szampanem, a potem warknąć coś nad ranem, wieczorem zaś przyszyć nieba. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Kobiety krótko trzymać trzeba, namiętnym szeptom ich nie ulec, latem je zmieniać jak koszule, na stałe mieć, gdy przyjdzie zima. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maj. Szalenie krótko się trzymają. Brawo, brawo! Mistrz! Brawo! Poproszę panów do gabinetu. Do gabinetu? Panie dyrektorze, prawda, ja chciałem porozmawiać w sprawie podwyżki ewentualnie. Tak, panie Janku, tylko słowa o mnie. Miał pan załatwić. Załatwiłem. Jak Boga kocham, załatwiłem. No to co ja mu mówić w razie czego? No jak to, co przejmówiłem. Wal pan wszystko na tego Czesia zakichanego. Przecież on do Ameryki pojechał na 4 miesiące. No, dyrekcja jeszcze o niczym nie wie.
No idź pan. Czekaj pan. No idź pan. Proszę bardzo. Koledzy siadają. Tak. Bardzo proszę. Panie Piotrusiu, może herbatki? Nie, dziękuję bardzo, ja jestem samowolny. Pan jest przewodniczącym związku, tak? Tak jest, panie inspektorze, ale ja nikogo nie kryję. Nie, 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 nie. A z tym koksem to sprawa wyglądała tak. Pan Turecki, przepraszam, pan Czesio właśnie jeździ po koks, bo właśnie wtedy palił w kotłowni. Jako, co pan opowiada? Przecież pan Czesio jest muzykiem. Wiem, co mówię, panie dyrektorze. Pan Czesio wtedy kotłował w palarni i znowu trzeba było przynieść 10 ton koksu, bo zabrakło. Chwileczkę, chwileczkę. 15 listopada 12 ton koksu i 20 listopada znów 10 ton. Straszny przepał. Tak jest, panie inspektorze, bo wtedy całą ulicę ogrzewaliśmy, bo kaloryfery były na zewnątrz i właśnie jeden krakowiak zwrócił nam na to uwagę. Nie słyszał pan o tym w telewizji? Tak, to były koszmarne dni. Tak. Graliśmy wtedy, pamiętam, sztukę o przeprawie Napoleona przez Berezynę w warunkach prawie naturalnych. Ja oczywiście grałem Napoleona, prawda? Tak, a jak już jesteśmy przy temacie... Tak. To może mi pan powie, co to jest? Ma pan wzięte 80 wolnych sobót awansem do odrobienia. Co czyni razem 6,5 roku. Tak, być może dyrekcja zezwoliła mi na to, prawda? Ja? Tak jest? Tym bardziej, że dyrekcja właśnie wtedy była chora i wszystko w zastępstwie podpisywał pan Czesio. Panie Jarku, co pan opowiada? Przecież pan Czesio jest muzykiem. Właśnie niepokoimy się o niego, bo jeszcze nie przyszedł, a jest bardzo solidnym człowiekiem. A ja wiem, co mówię, panie dyrektorze. Pan Czesio oszukiwał dyrekcję, która mu wierzyła i ostatnio ukradł z magazynu parę butów, co nam czyni niedobór, panie inspektorze, w wysokości, o ile się orientuje, 320 zł. I uciekł, Czesio, za granicę. Nie, skąd mnie, przepraszam bardzo, to jest jakieś nieporozumienie. Dyrektorze, my nie was pytamy. Bardzo proszę o spokój. Tak jest, dyrektorze. Bardzo proszę o spokój. Tak, to ciekawe. Proszę mówić dalej. Czy ja jestem wolny? Panie dyrektorze, pan Czesio zwolnił mnie na parę dni. Tak jest. Panie Władysławie, to co robimy z panem Napoleonem? Przepiszemy do zwrotu... Panu Czesiowi naturalnie. Panu Czesiowi naturalnie. 80 wolnych sobót, a pana zwolnimy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Chciałbym jeszcze dodać, prawda, że teatr jako przedsiębiorstwo działa w ramach NPSG według zasad rozrachunku gospodarczego i rozlicza się z budżetem państwa poprzez budżet terenowy Wydziału Kultury i Sztuki i w żadnym wypadku nie może być stratny. Do widzenia. Fajny chłop. Faktyczny Napoleon. Panie Turecki, pan mi opowie resztę. Tak. Nie, pomyłka. Panie inspektorze, to ja już jestem wolny. Tak, teatr. Proszę nie robić sobie żartów. Jakiś dowcipniś dzwoni jako Stefan Batory. Tak? Tak? Przepraszam, panie dyrektorze, do pana Stefan Batory. Okręt. Tak, dyrekcja. Co? Kto? Jak to pan płynie? Kiedy? A kto panu pozwolił? Jaki bagard? Czy pan oszalał? Jak to na 4 miesiące? Ach, po zdrowie. Pa. Co? Kłopoty z dyscypliną? Zamięcy jesteście, dyrektorze, zamięcy. A ja mówiłem, że uciekł i wszystkim bla robił koło pióra, na moje wyszło, a dyrekcja jest niewinna. No i co my teraz zrobimy, panie dyrektorze, kochany, no co my teraz zrobimy, czy ja już jestem wolny? I my dla relaksu popatrzymy sobie na przedstawienie. No.
To, panie dyrektorze, to co ja mam pokazać? Siebie, panie Janeczku, siebie. Ale ja mam tylko, panie dyrektorze, dzięcioła i sarmatę. Ja sam dzięcioł już był. No, a to sarmata jest, wie pan, no taki... Oj, nie ubawią się oni, nie ubawią. Nic nie szkodzi, mi już wszystko jedno. Jest kuchar siwuchy, od ucha rośnie skrzypek, dziewucha z kożucha. Dukaty, słuchajcie, psu braty, słuchajcie, sarmaty. Pan prosi, pan stawia, pan płaci. Hop, sasa, do lasa, od sasa, hop, sasa, jest łasy pohasać. Po lasach dziś asan, sarmacki chodzony, od Łubniu po Wawel, niż młotów i hebli, jest więcej krabel. Chłopaki, czapraki, czas konie hulbaczyć. Sarmaci, sarmaci, sarmaci. Gdzie to? Sarmaci, sarmaci, sarmaci. Pan żąda, zagrajcie, zatańczcie, zaśmiejcie, zawalczcie, zaśnijcie, zalejcie, siadajcie, psu braty. Słuchajcie, sarmaty, pan prosi, pan stawia, pan płaci. I hop, sasa do lasa, od sasa, hop, sasa, jest lasy pokazać. Po lasach dziś asan, jak dużo w krąg kruków. Nad łanem, nad dzbanem, nad ranem, nad chamem, nad planem, nad panem. Wiecie, co macie mówić, tak? I ani słowa o mnie. No. Panie są proszone. Proszę, proszę. Bliżej, proszę. Proszę siadać. Proszę pana inspektora, Turecki to... Pan Turecki mówił, że pan Czesio strasznych szkód narobił. Tak, on zawsze rozrabiał i tak się ordynarnie zachowywał. Tak, mówił o nas artystki zakichane, ja bym was tak przekręcił, żebyście mnie z ręki jadły. Tak, tak. Panie Władysławie, ja nic nie rozumiem. Spokojnie, pani Zosiu. No i co dalej? Podobno buty ukradł. Koks na lewo, ze szwagrem sprzedawał. Pan Czesio, tak? Nie, Turecki. A więc kto, Turecki czy pan Czesio? Turecki! Pani Zosiu, niech pani to wyjaśni. Pani jest także kobietą, prędzej się dogadacie. A to, co pani ma na głowie, to prawdziwe czy peruga? Nie, nie, to jest prawdziwa koleżanka, ma perukę, perugę. No widzi pani inspektor, co to za zwierzę, całe życie ze mną pracuje i wie, że to są prawdziwe włosy. A ja mam tu w wykazie rachunek na dwie perugi blond z lokami na wasze nazwisko. To jest niemożliwe. Kochana, widocznie ktoś się znowu pod nas podszył. Pan Czesio jest łysy, na pewno. Pan Czesio. Tak. A Lisek to... Teatralny czy pani? Nie, to jest mój osobiste słowo honoru. Ja bym się tak nie przysięgała. A wie pani, ile teraz za byle kota chcą? Nie. 6000! To jest! No nie, że to miasta! Proszę, to prawdziwe ogony, pani inspektor. Ale nic nie warto. Prawdziwe ogony są. O, proszę. A może się pani... Może się pani herbatki napije? Dziękuję, pani inspektor. Proszę. Panie dyrektorze, kochany, rozmawiałem z waszymi girlaskami, też nie są zadowolone z pracy. Co się tu u was dzieje? A bo one też by chciały, panie inspektorze, coś ładnego zatańczyć. A ja mam numer.
jak rany boskie, jaki numer, tylko mnie tu nie dopuszczają, panie inspektorze, i pan by się ubawił. Tak, o. A co stoi na przeszkodzie? To dyrekcja. Oni mnie tu skończą. Ja tu nigdy skrzydeł nie dostanę. Panie dyrektorze, wstawiam się za panem Tureckim. Niech pokaże, co umie. No, a mnie nie jest dużo trzeba przecież. Tylko chór i balet i pana, panie Janku, i dyrekcję zapraszam do chóru. Pani Zosiu, pani pozwoli, nareszcie pokażą coś wesołego. Proszę, proszę. Koniec świata. Dobrze, niech śpiewa. A mówiłem, panie dyrektorze, pan nie dawa słowa honoru, powiedziałem, że pan wygłupi. Teraz ja! Mam sąsiadkę tuż za ścianą, jakąś wdowę zakochaną, która wciąż przez drzwi piosenki śpiewa. W oknie siedzi i jest w biedzie, bredzi, że się jej nie wiedzie. Wyśpiewuje wciąż, że przydałby się mąż. Panie dyrektorze, chodź pan teraz tutaj! Będzie niespodzianka dla pana, po czesku, no chodź pan! Ja jestem młoda wdowa, dala bych se snowa, za młodego muże, który kochać może. Bo serdeczko moje nie da mi pokoje, w sercu żal se mam i je chętnie mladnikowi dam. Wdowy chleb gotowy, o żeniaczce nie ma mowy. Wreszcie palto sześć, nie mogę dłużej znieść. Dla świętego więc spokoju wchodzę do niej do pokoju i pojadam, chcesz, to mnie za męża bierz. Ja jestem młody wdowiec, chcesz mnie, to mi powiedz, czy chcesz mnie, to zaraz będzie z nas bez para, bo serdeczko twoje nie da mi pokoje. Jak chcesz, no to siup, dzisiaj zaręczyny, jutro siup. I naprawdę dużo zrobić. Pani Zosiu, mamy jeszcze trochę roboty. Nie, chodźmy wszyscy na herbatkę. Na herbatkę! Na herbatkę! Panie dyrektorze, na herbatkę! Na herbatkę! Panie dyrektorze, chodź pan, chodź pan. Proszę, panienki, na herbatkę! Na herbatkę! Na herbatkę! Proszę, panie inspektorze, thank you.